Załóżmy, że cały ten kwadrat reprezentuje jedną całość i widać, że jego część pokolorowana jest na niebiesko. I w tym filmie spróbujemy przedstawić tę zakolorowaną część w postaci ułamka zwykłego, w postaci ułamka dziesiętnego i w postaci procentu. Zatrzymajcie w tym miejscu film i spróbujcie taką operację wykonać samodzielnie. Ok, najpierw ułamek zwykły. Ta całość podzielona jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 części. Na 10 równych części. I z tych 10, 6 jest pokolorowana. Czyli niebieska część przedstawia 6 dziesiątych tej całości. Albo po prostu 6 Możemy też taki ułamek przekształcić, jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez 2. Jest to to samo, co 3 podzielone przez 5. 3 piąte. Teraz spróbujmy przedstawić to samo w postaci ułamka dziesiętnego. Jaki to będzie ułamek? Zatrzymajcie jeszcze raz i sprawdźcie, czy potraficie zrobić to samodzielnie. 6 dziesiątych to 0,6. Możemy dosłownie przepisać jako pewną wartość na określonym miejscu dziesiętnym. 0 na miejscu jedności, przecinek po jednościach i tu mamy miejsce dziesiątych, a ponieważ w postaci ułamka zwykłego mamy 6, dziesiątych, to tu spokojnie możemy wpisać szóstkę, bo szóstka na tej pozycji oznacza właśnie 6. Dziesiątych. Teraz procenty. Procent, czyli procent, co oznacza dosłownie na 100, czyli nasze ułamkowe 6, dziesiątych, 6 na 10 to to samo, co jakaś ilość na 100. Jeżeli licznik i mianownik pomnożymy razy 10, to to jest to samo co 60 na 100 albo inaczej 60%. 60%. 60 na 100, czyli 60%. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Znowu mamy duży kwadrat, który reprezentuje jedną całość. Sprawdźmy, czy potrafimy tę niebieską część dużego kwadratu przedstawić za pomocą ułamka zwykłego. Zatrzymajcie i sprawdźcie. Okej. Okay. Jeżeli policzymy małe kwadraty w tym dużym kwadracie, to tworzą one siatkę prostokątną o wymiarach 10 na 10. Czyli razem jest w tej jedności 100 równych części. Każdy taki mały kwadrat reprezentuje setną część. Jedną setną. Sprawdźmy, ile ich jest. Całymi rzędami będzie szybciej. 10, 20, 30, 40 i jeszcze 1, 2, 3, 4. Czyli 44. Na 100, 44 setne. W sumie to możemy ten ułamek uprościć. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 4. Otrzymamy wtedy 11 na 25. To inny sposób na przedstawienie również w postaci ułamka zwykłego wielkości niebieskiego obszaru. Teraz ułamek dziesiętny. 44 setne to 44 setne, czyli 0 na pozycji jedności po jednościach przecinek i dosłownie 44 setne. Albo trochę inaczej, w kawałkach 4 dziesiąte i 4 setne, 44 setne. I jeszcze niebieski obszar w procentach, znowu mamy szczęście i znowu ułamek zwykły trochę nam pomógł. Mamy tu 44 na 100, albo 44 setne, tak samo tutaj 44 setne. A 44 na 100 to to samo co 44%. Może trochę głupio to brzmi procent, bo tak się nie mówi, ale specjalnie tak wmawiam, bo na przykład jeżeli wiecie, że grosz amerykański to cent, czyli jedna setna dolara, to słowo procent pozwala zapamiętać, o co w procentach chodzi. 1% to jedna setna całości, czyli tutaj mamy 44%.